Niemowlę leżące w ubogim żłóbku. Oto Boży znak. Mijają wieki i tysiąclecia, ale znak pozostaje i przemawia również do nas, mężczyzn i kobiet trzeciego tysiąclecia. Jest to znak nadziei dla całej rodziny ludzkiej. Znak pokoju dla tych, którzy cierpią z powodu wszelkiego rodzaju konfliktów. To jest znak wolności dla biednych i uciśnionych. Znak miłosierdzia dla tych, którzy zamknięci są w błędnym kole grzechu. Znak miłości i pocieszenia dla każdego, kto czuje się samotny i opuszczony. Jest to znak mały i delikatny, skromny i milczący, ale bogaty w moc Boga, który z miłości stał się człowiekiem. Tymi słowami święty Jan Paweł II powitał Boże Narodzenie w roku 2002. Życzę wam, moi drodzy studenci i doktoranci, abyście nigdy nie dali sobie zabrać Bożego Narodzenia z waszych serc. Abyście nigdy nie wyrzucili Bożego Narodzenia